Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na Speedrunie 6.0. Kolejny odcinek na 10 minut gram. Analizuję partię na żywo i jedziemy. Mam nadzieję, że seria się podoba. E4, E5. No i cóż, szeroki wachlarz możliwości. Skoczek na F3. Zaatakujemy pionka. Goniec na C5. O. O. Ten ruch jest. Dziwny dla mnie. Pierwszy raz chyba się spotykam z takim posunięciem. Pytanie, czy ja nie mogę zbić bezkarnie tu pionka. I teraz tak, jak zbiję tu pionka Hetman zagra tu z atakiem Hetman E2. Hetman F6 wrócę. Um, no nie no. Ha, bicie tu. Hetman D4 D6 bicie. Jest OK. Dlaczego nie mogę zbić? Dobra. D4. D6, szybko zagrał. Czyli coś tutaj u niego powinno grać. Zbije tu. Edmond zbije. No i pytanie, czy nie można zagrać tak? Ależ on szybko zagrał. Teraz się zastanawiam nad końcem E3, chociaż tu dostanę plombę. Skoczek D2. Dobra, goniec E3. Możesz mi pobić skoczek C3. Jak pobijesz, to też skoczek C3. Myślę, że po tym ruchu też jest ciekawy ruch goniec D4. Szach na B4, C3. On może wrócić i będę musiał zagrać skoczek D2. Jak on zbije, to plomba tam. A tu się powoli posypie. Wydaje mi się, że goniec E3 może być ciekawe. Chyba dobre nawet. Chyba nawet dobre, słuchajcie. Według mojej oceny to, co on zagrał, to nie było najlepsze. Zbił. Ok, czyli on kosi mi pionki. To teraz mam możliwość zagrania stępem tutaj albo wzięcia pionka tu. Wzięcie pionka jest też chyba okej. Okay. Jeszcze raz, zagram tutaj. On nie wróci tu, bo goniec b5. Ciap. Ciap. Dobra, bijemy pionka. się nic nie dzieje. Jak on zbije, mam po prostu możliwość zbicia. Pionek więcej, wprawdzie on mi zbije tu inaczej. Jak on zbije tu, ja nie muszę bić na D6. Mogę zagrać skoczkiem i pionek D6 będzie słabością. Dokładnie, bo jak zbije tutaj, to on mi zbije po prostu tu. Fach nastąpi. Jakaś zasłona, cyk, cyk. Roszada to też ma dużo sensu. I może trzeba zagrać odważnie. Zbić tego pionka. Hmm, normalnie chyba bym go zbił. Zaraz. Skoczek C3. Hetman wróci. Jakiś tam strzał. Hetman wróci. Też jest bardzo dobrze. Skoczek C3. Hetman na przykład na E6. Dam szacha. Zasłoni się. Zrobi roszadę. I też jest świetnie. Dobra. Stawiam na rozwój. Stawiam na rozwój w takim układzie. Kawka musi być. Pionka więcej nie ma, ale to jest słabość. Dobra. Hetman w sumie na E5 najlepsze według mnie. No tak, no bo jak zagram teraz tutaj, on się zasłoni, to będę musiał go podważyć. A jak zagram tu, to on zdąży się zroszować. A jak zagram tak, to grożę skoczek C7. I co mi zrobisz teraz? Skoczek A6? Nie, bo strzałka. Właśnie jakiś król D8 zderoszuje króla. Jest świetnie. E, no dobra, to chyba jest dobre w takim układzie. Po prostu wykorzystujemy to, że hetman sobie tańczy na szachownicy. No i trzeba to wykorzystać i takie rzeczy Powinniśmy wykorzystywać, drodzy widzowie, bez dwóch zdań, na poziomie 1750 i ludzie robią takie błędy, no robią, no. No i król D8 jest, no i teraz tak, atakujesz mi tutaj pionka, mogę zagrać C3 na spokojnie, też będzie dobrze. No, ale ja jestem zwolennikiem jednak trochę szalone, szalonej gry. Koniec E2. Nie chciałeś zbić, to był man mankament. Jeden z. Mogę wrócić w sumie. Mogę też tak zagrać. Zagram tak. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbiję i atakuję sobie tam z tempem i zdążę zrobić szybko ruszadę. Pionek B2 mnie nie interesuje. Może go bić. Raz, że otworzy mi się linia B do fajnego ataku i na pewno przeciwnik będzie miał tragedię. Pozycyjną. No, poza tym, co? Jeszcze taki ruch istnieje. No to wtedy strzałka, strzałka tam z szachem. Będzie musiał odbić pionkiem, zrobię roszadę i tyle w temacie. go z D4. No to jest wygrana partia. koń E7, jasne, też taki ruch jest. Nawet lepszy. Pytanie, czy nie wrócić. Ale zaraz to ja tam biorę figury. Przecież ja tam biorę materiał. No i materiał trzeba wziąć. Szach jeden wiosny nie czyni. Tutaj Hetman D2. No jak weźmie tutaj, to biorę wieżę, Raczej skoczek zagra, biorę po prostu jakość i nawet chyba tak mogę zagrać, chociaż nie, biorę jakość i roszada. Bo jak zagram tu, to on mi jeszcze tak plombę. Nie bra. Dobra, gram C3 nie pozwolę mu na to, żeby mi brał pionki w takim układzie. Jest przewaga jakości, Roszada zdążę zrobić, chyba że on zagra tak, no a to wtedy będę próbować wymieniać Hetmany. Co też będzie ok. Co Hetman D2 muszę bronić tutaj. Ehm, goniec na C4 mogę tak zagrać. W sumie długa roszada też istnieje, chociaż bardziej ryzykowna, bo figury patrzą w tę stronę, więc może lepiej nie. No goniec C4 może przysprawić mi jakiś tam jeszcze problemików. Znaczy to B3 na pewno zagram i potem pewnie jakaś wieża D1, C4. Coś takiego. E, więc e, tu się żadnych problemów nie ma, że faktycznie żadnych tutaj problemów nie ma. Hetman zagrał, nie pozwala robić rozszady, jasne, to b3 po prostu. B3, pionek broni się sam. E, taki wjazd, no to wtedy wieża d1, żeby nie było e, d3. Albo C4 można też w sumie wybić. No tak, przewaga jakości, to na dużo sobie można pozwolić. Skoczek tu zagrał i chcę zagrać tutaj, jasne. Wieża D1. Nie pozwolimy mu na to. Poza tym jest jeszcze atak bezpośredni na D6. No więc. No tak. No więc tutaj już jest bardzo dobrze. C4 wszystko zalepi, chyba, że zachcę mu się poświęcać. Jak mu się zachce poświęcać, no to roszada już nie będzie aż tak mocno potrzebna. Ale tu tutaj plomba jest. Ale w sumie on pójdzie tu i co? Nic nie ma. Zagram tak. Jeżeli on zbije, bo on pewnie sobie będzie liczył coś takiego. To ja mam jeszcze strzałkę nad 6 wstępem. F3, czyli się wybraniamy ze wszelakich tutaj możliwości ze strony przeciwnika. No jeszcze jest goniec na F5, ale co? Pogoniec F5, C4, tutaj nie wchodzi z tempem, tam jeszcze mówię, jest strzałka na D6, Potem c4, a szach może nastąpić. Król f2. Bicie tutaj. No dobra, to może nie do końca tak pokusił się o to, ale tu mam bicie z tempem. I będę mógł sobie po prostu odbić na f3. No jak zbiję tutaj, to król f2. Tam jeszcze może być. No, Hetman f5 nie działa. No bo tutaj wieża jest napadnięta. No przewaga jest ogromna materialna, więc tu już spokojnie sobie poradzimy. Zobaczcie, no jednak roszady nie udało się e, zrobić, ale to chyba coś za coś. Mamy dużo materiału za to. Dobrze. Mm. Basz gaz gambit to był goniec C5. Dziwne. Basz gaz gambit. Pierwsze słyszę. Człowiek całe życie gra w szachy, a pierwszy raz słyszę o takim gambicie. No i się zamyślił tutaj przeciwnik. Czasami do głowy przychodzą takie rzeczy mm, ludziom jak e, wieża B6 i tu mat. Znaczy chodzi mi tu głównie o przeoczenia. E, to też e, no, wynika z czegoś, że tutaj no mamy jakiś plan, coś widzimy, ale przeoczamy właśnie e, jeden ruch. E, skoczek zagrał na H4. Okej, okay. nie mam tu jakiegoś takiego szacha ciekawego. Mogę w sumie tak zagrać. To jest chyba ciekawe, bo on nie przejdzie mi tu nigdzie, a wieża wejdzie tu, koniec C5. Grozi Mat. Czyli przesłona Hetmana i wchodzi wieża na wolną linię, i tu grozi Mat. Prosta rzecz. No i nawet na F8 grozi fajny Mat, więc taki podwójny Mat. Podwójna groźba mata, nawet trzeci mat grozi. Wprawdzie tu jest jedno zasłonięcie się, więc można zaliczyć to do bezpośredniego mata praktycznie. No więc, tak, działa to dobrze. Skoczek G6 broni tych dwóch matów, ale jest wjazd wieżą wtedy. Okej. Okay. Skoczek, no właśnie, tutaj wieża. I temat się kończy. Okej. Okay. Ja sobie tylko zerknę w partię, bo jestem ciekawy tutaj z tym gambitem, jak to wyglądało na początku. Tak, tak, tak. No i goniec C5, no to ruch słaby, no co? No, skoczek E5 oczywiście każe bić. Aha, bo co tam, jakiś skoczek C6 jest, tak? E7 to jeszcze słabsze, D4. Tutaj to już w ogóle tragedia przeciwnik. To i bardzo słabo, co? Ten ruch najlepszy. Bicie tu, tu. O ciekawe rzeczy, a jak tak? A, tu już jakieś takie pozycyjne, fajne klocki. No i też rozwojowe, bardzo szybko figury te idą, A4, tutaj wszystko grozi, faktycznie, bardzo ładnie to wygląda. No tak, człowiek się uczy całe życie, a tutaj prymitywnie poszło. To znaczy, przepraszam, sorry, sorki, sorki za dziwanko. Eee, to znaczy tak, bicie według mnie nie jest złe, to jest po prostu inny wybór, też jest przewaga. Tu jak pionek by wybił, to zwyczajnie goniec eee, i tyle. I przez chwilę mamy pionka więcej, normalne, dwa, dwa, parę gońców i normalna pozycja, więc to jest też ok. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. I jest tutaj akcja E4. No dobra, jaki by tutaj wariant sobie wybrać? Może obrona francuska? To też jest, no francuska jest trudnym debiutem lecz godnym uwagi dla osób już takich troszeczkę zaawansowanych a wymienna francuska to już w ogóle bajka znaczy czarne nie mają problemów w ogóle po debiucie bardziej remisowe są to pozycje c6 oczywiście bronimy no i goniec d6 koniecznie tak żeby goniec tu nie wleciał a mamy możliwość zagrania skoczek na e7 tak to działa po tym jak goniec g5 i mamy ruch f6 więc skoczek F3, F6, przepraszam, nie jest moim tutaj celem. Skoczek na E7. Kiedyś za młodu grałem francuską. No, nikt mi nie powiedział, żeby sobie wybić z głowy ten debiut, będąc młodym szachistą. No F6, tutaj się wszystko broni. Zobaczcie, no przeciwnik będzie musiał wrócić. Zawsze tam sobie zagra i wymieni, ale ja też mam fajne opcje. No i gram goniec G4, tu sobie zagram na H5, jak G4 to się osłabi. ok, Pytanie czy nie tak. To jest ruch ciekawy na pewno. To zagramy sobie w sumie. Bo jak wymieni, to mam opcję wymienny skoczkiem. Również pionkiem jest dobre, bo ten pionek będzie bardzo podwisał. No więc to też fajnie działa, a moim planem jest zagranie Hetman C7, skoczek D7 i zrobienie długiej roszady. Zagramy Hetman C7, dlatego że on jak zrobi długą roszadę, to dostanie plombę Goniec F4. A goniec na G3 już nie działa, bo tutaj już mocno uderzamy. Więc kolejność ruchów bardzo ważna. Fajnie się to przytrzymało. Skoczek na E2. No i z tegoż tytułu tutaj jest obrona. Yy, I taka opt, opcja jest dla niego jasne. Yy, pytanie, czy taki ruch nie jest fajny? Myślę, że jest. Po takim zagraniu skoczek zbija. A, przesłoniłeś się tutaj. Dlaczego ja nie wziąłem pod uwagę G5? Są właśnie takie przeoczenia. Yy, skoczek D7 oczywiście tutaj. No to możliwe, że tu nawet zbije, Skoczek zbije. No to bicie będzie dla mnie korzystne na pewno, jak on tego gońca odda. A długo już jest z zanadrzu. Też oczywiście może zrobić długo Dokładnie tak, tak się dzieje. Robimy długosza. O, tu jest jeszcze wjazd fajny skoczkiem na e4. No przecież. Uuu, eee, trzeba to szybko Wykorzystać Goniec zagrał No dobra, to wjeżdżamy skoczkiem Bardzo szybko Bicie, bicie Gońcem, no i tutaj mamy związanie No i przeciwnik będzie miał problem, słuchajcie Szybka Wierzę F8, za szybko zagrał Gość zagrał za szybko Jak tutaj, no to myślę, że po prostu wieże. F8. Podstawka? Podstawka Zwykła podstawka Figura więcej. Wymiana, wymiana, tam mogę stracić oczywiście tu jeszcze. Ale nie no to wymieniamy. Wymieniamy im szybciej tym im więcej, tym lepiej. Skoczek F5, tu bronimy pionka, wieże zaraz wejdą. No jest figura więcej, to nie ma chyba o czym dyskutować jak jakiś ruch tego typu, to jest G6. I tu się wszystko też trzyma. Przeciwnik sam wymienia. A wieża E8, tam F4 nastąpi prawdopodobnie. To zagramy sobie H4. żeby mieć już tutaj przestrzeń. Wieża F8. No i temat prosty, no wieża e7 z obroną pionka, żeby zagrać skoczkiem na g3 na przykład lub na e3, na g3 chyba. Ruch a4 to oczywiście rozpacz, tam już taki ruch jak ruch po prostu, bez figurki to ciężko będzie grać białymi. No i sobie zagramy tutaj na g3, Ewentua Aha, ewentualnie tu ma ruch jeszcze, dobra, to po tym ruchu będę musiał po prostu wrócić i wymyśleć coś innego. To jest też ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić. No tutaj, oczywiście, chcę pionkę zbić. No i muszę wrócić, trzymać te pionki i sobie wymyśleć zaraz inny plan. Może podejście królem będzie też ok. Myślę, że tak. Takie ruchy oczywiście ja już mogę sobie wykonywać posunięcia w miarę swobodnie, żeby te tylko ruchy były no, bezpieczne. Powiedzmy, taki plan mam. Znaczy, ha, tak. My to nic nie da. Eee, za bardzo to się rozepchniemy, tutaj. Rozepchamy, przepraszam. Eee, jakiego słowa używam? Tak, i tak, żeby wejść królem, szach nastąpił. Chociaż teraz mam taki ruch, chyba ciekawy. No tak, wolę jednak tu zagrać. On zagra tutaj, jak E6, on zagra tak na przykład. I ja wieża E6. Dokładnie, tu będziemy bronić wszystkiego już na maksa. A druga wieża już ma swobodę gry. No już taki bunkier ustawiliśmy, można powiedzieć. Wieża D8, tam pionka D3, możemy sobie przesumować ewentualnie B6, C5, coś w tym rodzaju. No to już D3, bicie, bicie, no i będą tutaj żniwa. Jasne, tu wymiany, myślę, że nawet tak można. Wymienić jedną z wież. Będzie to chyba najprostsze. Um. No, okej, okay, ta wieża aktywna. Znaczy, aktywna już bez znaczenia w zasadzie. No i tutaj ta wieża musi też sobie podziałać, więc na E8 o wymiana jasne. No i tutaj do góry. Maszerujemy pionkiem. Tu jeszcze dokładne król E6. To są takie też dobre nawyki. Wprawdzie to też wygrywało, oczywiście, ale już nie, nie pozwalamy białemu królowi na nic. Dobra, tu już trzeba poszachować. Gdziekolwiek. No dobra, lecimy dalej. Posunięcie E4. No i znowu skoczek F3. Zobaczymy, jaki wybór tutaj będzie. Skoczek na C6. No i niech będzie ruch D4. Czyli będziemy grać gambitowo. Gambit szkocki, goniec C4. Zobaczymy, jak się przeciwnik, przeciwnik zachowa. Tu chyba najlepszym jest takie posunięcie. Dokładnie, Roszada tu nie jest najlepsza. Znaczy tam białe nic nie uzyskują dobrego. Zagramy sobie po prostu E5. Od razu zaatakujemy. Eee, I posunięcie Roszada. No bo tu po wymianach e, będzie wieża E1. A tu zaraz, to ja nie wygrywam już materiału? Tak. No przecież wygrywam materiał. Mam ruch F4. Zobaczcie, przeciwnik w bardzo prosty sposób oddaje mi figurę. To nie było żadnej filozofii. Jakie to było proste. No to jeszcze jedna. Zobaczcie, jak łatwiutko. Goniącki 4. Totalnie po podstawie. No, Gambicik się zobaczcie, udał bardzo szybko. Rewanż. No, oczywiście, że rewanż. E4. Niech będzie znowu obrona francuska. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. Wymienny znowu. Wymieniamy. Dynamika pozycji jest spora. Jest posunięcie C4. Yy, no dobra, myślę, że skoczek na E6. Wybiłeś. No to wybijamy. No i gramy na izolowanego pionka. No i cudownie. Goniec E7. Na spokojnie. Zaraz. Hetman B3 chyba przeoczyłem. A nie, Hetman B3 to C6. Yy, ale to po tym ruchu to co? No to mam goniec na przykład na E6. Przeciwnik gra bardzo dziwnie. Jak skoczek zagra tutaj, to chyba C6 trzeba grać. Skoczek tu, bo jak zagram tu, to jest jeszcze szach. No i tam nie uzyskam za bardzo nic. Ale on się już plącze tym Hetmanem. On tym Hetmanem już widać, chce bardzo szybko mnie ukarać. To się nie uda. I teraz zagramy sobie Roszadę. Bo teraz grozi taki ruch. Tak. On zagra tu. Mm, no dobra, zagramy tak. Teraz będzie groził. Nie, no zaraz. Za szybko. Ale to i tak figury nie zdobywałem, bo on hetmanem zawsze tutaj bronił. Ok. to bijemy. W ogóle bajka, słuchajcie. Zaraz zbijam skoczka, biorę pionka za friko. Zbijam skoczka i biorę pionka za friko. Pionek za darmo. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że ta partia jest szybka niż poprzednie. Proszę o wybaczenie. Słuchajcie, pionek więcej. No i tak, odchodzę sobie hetmanem, z atakuję. To nie znaczy, że ja tego pionka chcę zbić, tylko chcę sprawić przeciwnikowi pewien problem oczywiście, żeby tutaj atakować. No i chcę przejść tam gońcem jakoś na f6 może. Aha, tutaj opcja jest groźna. Jest opcja groźna. To zagramy goniec D6, tak żeby tutaj bronić. Jeżeli on wejdzie tak, to mamy wstępem też takie zagranie. Oczywiście g 3, no to tam jakiś Hetman, coś postraszymy, ale głównie tu mi chodzi o to, żeby te moje figury rozwinąć. No i to zrobimy, słuchajcie. Zagram wieżą z A na E8. Jak wejdzie tutaj, no to mimo wszystko tam Hetman E4, coś takiego chyba będzie. No, widzę, że on. Przeciwnik. Za szybko gra przede wszystkim. No tak, i tutaj myślę, że proste zagranie Hetman E4 z próbą wymiany, no łatwiej sprawę. Hetman H5 to jest wieża E5. Dokładnie, wymiana, wymiana. No i z piątkiem więcej powinniśmy dawać radę takie pozycje wygrywać. Znaczy, to jeszcze nie jest tak aż dużo w takiej symetrycznej miarę grze. Lecz no, to jest już na tyle spora przewaga, że powinniśmy powinniśmy dawać radę. Wieża C4. Nie boimy się takiego ruchu. B3 się nie boimy, bo tutaj zawsze uderzamy. No wieża C1, wtedy B3 grozi. Okej. Okay. Aha, ten mi próbuje zrobić kuku. Racja. Goniec na E5, dostanę ruch F4. Wieża tutaj, no nie, trochę się komplikuje, można powiedzieć. E, no dobra, tutaj chcesz wybić, no to wieża D8 w takim układzie. Jak wybijesz, to wybije. Wieża C4, co ona tam dobrego teraz robi? Wybił bardzo szybko. Możliwe, że bicie pionkiem jest dobre. Możliwe, że jest bardzo dobre. Chodzi o to, że ten skoczek broni linii C. A mój pionek D5 będzie miał tutaj karierę do zrobienia. I następnym planem, o właśnie, będzie podejście królem troszkę do centrum. Skoczek na gońca. Pionek stoi na białym polu, więc jest dobrze. No goniec sobie będzie musiał wrócić pewnie. Co? Tutaj? No tak. Pionka jeszcze sobie hapnę. będzie musiał chyba tak zagrać, żeby pionka tego um, uchronić, tak się wyraża. Ale nie chciał. No to skrobimy pionka kolejnego. No to, to już temat jest prosty. Dobra, będziesz chciał zagrać tu. Ok, to będę miał przejście tędy. No dobra, idziemy pionkiem szybko. On pójdzie pionkiem na pewno, bo to już widać po nim. Tak szybko chce grać. No i pionkiem będę dosywał do samego końca. Skoczek C4. Tak, tutaj będzie chciał mi to wybić. Um, tutaj, tutaj. Tak, jak tutaj, to może tu? Nie, to będzie bez sensu. Um, zawsze mam też ruch. A, taki ruch? A, to ciekawe, to tak gram. To jeszcze lepiej dla mnie. D3. Też zwróćcie uwagę na dynamikę gry. On gra dosyć szybko, więc ja też staram się um, troszeczkę szybciej grać. W ten sposób możemy obydwaj robić troszkę jakieś tam niedokładności, ale. Um, Według mojej oceny po prostu tutaj jest dobrze. Wieża A4, skoczek B2 z widełkami. Wprawdzie wieża A2 jeszcze jest, no ale to już wymiany myślę, że będą wtedy spoko. Aha, tu nie pozwalasz mi na zbyt wiele jasne. Ale to tak mogę spróbować. Tak mogę. Ojej, podstawiłem! A podstawiłem skoczka. Yy. Ale mam plombę, co nie? Próbuję tego pionka wziąć, ale podstawiłem szach, tu szach. Jak tu to ten pionek dojdzie? Jejku. Ale podstawka. No i to była chwila nieuwagi, słuchajcie. Która mnie kosztuje dużo niestety. Mm, pytanie. No dobra, próbujemy maszerować pionami. Co mi pozostało? Lecimy tym, żeby tu wzmocnić. I królem trzeba będzie zasuwać. No zasuwam cóż mi pozostało. Tak, tutaj, tutaj szach. Pionek tam nie poszaleje oczywiście. Pionki nie poszaleją, ale król będzie scentralizowany. Ale pograłem. No, tak, można być złym samemu na siebie. Taktyka po prostu. Przeoczyłem. Chwila rozluźnienia. No tak to jest właśnie. No ale walczymy. Dwa pionki są. Powinna to być wygrana białych oczywiście. Um, jaki jest jego plan na wygrywanie, to nie wiem. Spróbuję F5, może tutaj? Chcesz mi wymienić? O ty, złodziejaszku. Pytanie, czy tutaj? No nie, no nie mogę wymienić, a wymiana jest dobra dla niego. Tutaj, tutaj. Hmm. No dobra, szach. Jeżeli odejdziesz tak, to bo, dobrze, bo zagram sobie tu, ale jeżeli tu, to znowu szach, tu, to znowu szach. Dobra, odszedłeś. Aha, jak zagram tu, to tutaj jest opcja. Niedobrze. Y, to muszę tak po prostu bronić. Jeżeli nastąpi szach szybki, a jest to w jego zasięgu, to mam król C4 i potem odchodzę wieżą. Król się zbliży do pionków, to jakaś tam szansa będzie, ale niestety. Ale mam teraz taki ruch. I on nie może tutaj zagrać, a pionek idzie. A jeżeli on przejdzie wierzą tam. Ok, to ja mam taki ruch. H, tutaj i tutaj. Ale to nie było wyjście, a ja musiałem wierzą zejść. Chodzi o te pionki. Może tam będę próbować grać. Co? To teraz gram tak. Jeżeli da mi szacha, to ja idę szybko tam. Może dać szacha tu, tu. No niech się boi, to um, trzeba liczyć to po prostu. <noise> w ogóle F3 słabe, bo zawsze mam jeszcze wieża E3 z szachem, według mnie. No idziemy pionkiem, straszymy. No szach jest, no muszę iść aktywnie. On może coś takiego zagrać. Wtedy może tutaj. No tak, tu zagram, to tu zagrasz. No to tak. Bój się. Bój się, mój drogi. Tak. No gram. Zaraz. A tu? Nie, no tutaj nic. Muszę także mieć opcję taką szybko na pionka. A po szachu król idzie tędy. Jeszcze widzę taki, oczywiście, ruch tutaj. Nie, to wtedy z szachem tu. Potem tu. On tam i pionek chyba idzie szybko. Wierzę, jak tu odetnie. No, dobra, on musi się zastanawiać. Ja tutaj po prostu gram na, na cymbał, można powiedzieć. No, tutaj król ma kłopot. A jak mnie puści tu, król się dorwie do pionków, no to chętnie je pozjadam. No, tam jest oczywiście jeszcze ruch. No, jest taki ruch. Tak, tu muszę dać szybkiego szacha. Król pójdzie na pewno tu, zagram tak, bicie i tu. Pionek już będzie bardzo zaawansowany, tak. Zbił, idę szybciutko. Właśnie chodzi o to, żeby wieża tu miała podpórkę, tak. No i będę uciekał sobie tędy, tędy, tędy. No właśnie, szach, ja muszę iść. Aha, jak pójdę tu, to szach. Tu, 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 tu. To tędy mogę iść w takim razie. Tędy, tędy. No i co? Goniec na C3. Ja tu, on zbije, ja zbije. Tam pionek jest atakowany. Ale poczekajcie. Goniec C3 może tędy nawet zagrać. Tutaj, tutaj. Też jest ciekawe. Ale nie. Wydaje mi się, że trzeba grać B2. Żeby tu nie było niespodzianek. Jak tak, to tam strzałka i wygrana. No i właśnie. Pionek zrobił karierę. Kipionek, Ale się porobiło. Aha, bo jeszcze ma tutaj ruch. Ja tutaj, on tutaj. Ojej, właśnie szach u niego jest bardzo dobry, bo goniec dobrze będzie współpracował z wieżą. Eee, szach tu. No właśnie, bo chodzi o mojego króla. Eee, poczekajcie. Tak, 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 tak. No i on tutaj. Ja tutaj, jak on bicie, to ja tutaj to już tego nie przegram. On będzie miał taką opcję. Hmm, obierza no tutaj szach. I są u mnie problemy. Wow! No to tu. Aha, wychodzi na to samo. To nie mogę tu zagrać, bo tu. Muszę tak w takim razie. Tutaj szach i tutaj. A to tak gram. I teraz grozi zbicie tutaj i dorobienie Hetmana. No dobra, to jesteś mój. No, pomylił się. Miał tam opcję dobrą do obrony. No, było gorąco, proszę pana, o tej mojej podstawce. No, chwila nie uwagi. Tak to już w szachach jest. Okej, okay, tu myślę, że szachem zbijemy. Dorobienie Hetmana. Um, no i nie wiem, jakoś tak. Tak i tak. Mhm. I tutaj już będzie macik. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, działo się w tej partii. Dziękuję Wam za uwagę, za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.